Rysi, bo my to nagrywamy. No dobrze. Słuchaj. Abyście zobaczyli, jak tam się... Dobrze, słuchaj, na czym śpisz? Tu przyjadę, komisarz. Poczekaj, na czym śpisz? Na czym śpisz? Na podłodze. Na podłodze. A gdzie ci, gdzie masz łóżka i te, co miałeś? Zabrali mi do garażu. Wszystko, zabrali ci. Wszystko ci ukradli, wszystko co miałeś? Tu chodzę i narzędzi, ile wszystkiego. Wszystko ci pokradli. Wszystko. Tak, wszystko i tego. Słuchaj, Rysiek, czy odmawiałeś kiedyś jakiejś pomocy z opieki społecznej? Nigdy nie odmawiałeś, chciałeś, żeby ci udzielili pomocy społecznej. No, tylko, ale czy ile masz renty? Ile masz emerytury? 1019 zł. 1019 zł, tak, dobrze. Równie. Długi pan, spłaca pan jakiegoś? Ale z tym, że nie, to mam więcej, tylko tyle, bo te opiekuńcze dostałem teraz. Tak to miałem 800. Miałeś 800, teraz tylko dostałeś opiekuńcze, to masz... nie wolno brać tego. No, aha, rozumiem, tak, no. To masz ponad 1000 zł. Rozumiesz. A ile razy byli z opieki społecznej u ciebie? Raz. A czy odmówiłeś, że już więcej nie chcesz? Powiedziałeś im, żeby więcej już nie przychodzili? Nie. Nie. Ale ty cały czas... Powiedział mi Nowakowski, mi powiedział ten Roman, żarty Szymański. Nie, nowy, Szymański, no. Tak, że tylko za czerwiec, co jeździli, że jest świadek, co my wozi. Tyle razy. Nie sobie, żeby przychodziły. W dopłatkach po 50 zł, to wyszło tam więcej, bo jeszcze za lekarstwa musiałem płacić na rachunek, wszystko, to się wykupywaliśmy na rachunek. Tak, no. No to zdałem im wszystko i co, i do tej pory już powiedział, więcej mi nie tego. Bo przekraczam limit, mam 1000 zł, to przekraczam. Bo powiedz mi tak, ile czasu oni ciebie tutaj, rozumiesz, razem u ciebie w domu byli? U mnie? Tak. W czwartek i w piątek rano razem z komendantem cię przyszli. Aha, tak, z opieki społecznej. A powiedz, ile czasu oni nad tobą stali i co z tobą wyprawiali? Ta banda. Bili cię? Nie wiem, co mi się tu dzieje, nie mogę nawet kasnąć. Tak? Uderzyli cię? Bili cię? No jak jajkami potukli, jajkami mnie walili w kuchni, wiesz, na ścianie są jajka. Wodę mi wzięli, kot leży całkowicie, bo położyłem, chciałem się położyć, trochę wyciągnąć, to wzięli mi wiadro wody, bo wyleli mi, co przynosił mi tę wodę. No i zleli mi, co leży, ten kot leży. Także nie masz ani na czym spać? Nie mam na czym, tylko kołdę teraz położyłem, tak. A resztę wszystko zabrali, tak? Zabrali, schowali wszystko do garażu. Nie wiem. To mówisz, że wszystko ci wynieśli Policjanci powiedzieli mi w piątek, że brama nie będzie zamknięta. Po co zamknęli? Ja nie mogę wyjść, zobacz. No zamknięta. A powiedz, co oni od ciebie chcą? Oni? Tak. No jeszcze chcę dogadać, żebym tylko poszedł się wymeldował, to mi odda pieniądze. Już mało się chciało się tak, mało nie. To znaczy on ci w dalszym ciągu jakieś pieniędzy nie oddał? 11 tysięcy złotych. Nie oddał ci, tak? No i przyznał się, że nie i nie odda i koniec. No. A jak nie to, a ty, Rysiek, a czy była taka sytuacja, że policjant tutaj coś przy nich, do nich na mnie nagadywał? On, jak policja nasza zdrowieńska przyjdzie, to on go nagaduje na czym, na Nowakowskiego, że Nowakowski pomaga mi w tej sytuacji. Ja sobie cały czas policja. I tak do nich to? Do nich, tak. Uważajcie na Nowakowskiego, bo to Nowakowski mówi, prowadzi Piwońskiego. Tak, i napuszczają ich na mnie? Przyszli, powiedział dzień dobry i zaraz wyszli, wszyscy się schowali i tylko tam z nim nagaduje. A że my nawet nie rozmawiali, nic. Nic się ciebie, policjanci ciebie nie pytają? Trzeba tam sobotę, tylko powiedzieli mi dzień dobry. A czy chciałbyś, Rysiu, złożyć zawiadomienie o to, że się nad tobą znęcali? Tak. Chciałbyś, tak? No pewnie, że tak. No to przecież to robili, słuchaj, ale czy ty jesteś w stanie złożyć zawiadomienie sam, tak czy byś może chciał, żeby jakiś adwokat przy tym uczestniczył, no, czy ktoś, żeby ktoś, osoba uczestniczyła, żeby cię nie oszukali? No żeby tak, żeby oszukiwali cię do tego czasu już? Cały czas. I policjanci też? No. Ale policja, ja mam pisemka wszystko, co pisałem dla policji. I bo żadnej pomocy ci nie udzielili policjanci? Nie udzielili i żadnej i odpowiedzi nie ma. I opieka społeczna też nie. Nie. Podpisał pan? Co? Podpisał pan, że, jakie było to pismo, panie Staszku, że wyraża że zgodę na... Że opuści mnie. Że wpis jakieś oświadczenie? Tak, pod warunkiem, że wypłacimy pieniądze. No i opieka pomocy społecznej, miałam znaleźć mieszkanie, ale nie to, co tu tutaj, bo tam w klinice ja nie pójdę mieszkać za 500 zł. Tylko tam mieliśmy znaleźć. Ja mówię, chcę kącik i skorzystać z łazienki, więc nic z siebie. No to znaczy, że chciałeś takie tańsze mieszkanie, żeby tańsze ci było stać. No tak. Ja nie chcę warunków takich, jak tam są. To musiałbym wziąć, wszystko wyrzucić, bo tam ona nie chce swoich rzeczy wywalić, tylko żebym ja w jej rzeczy wszedł.
Rozumiem. A teraz gdzie te twoje rzeczy oni na dworzu leżą? Nie, tam w tym garażu. A do tego garażu wszystko wynieśli, tak? Chyba tam po tym się nie było. Albo powywozili za to. No, graty na pewno powywozili. Także a teraz sytuacja, Sasiu, jest taka sytuacja. Radio mi potłukli, miałem radio na baterii, bo nie mam światła 3,5 roku. Wzięli mi te radyjko, jak pierdolnęli. Nawet termometr, co miałem w pokoju u siebie, to też mi termometr potłukli. A pieniądze jakieś miałeś, oszczędności tam może? Tam było 200 zł, takie na oszczędności w tym. To nawet legitymację mi zabrali. Takie te, a innych pieniędzy jakichś nie miałeś? Nie, gdzieś? To ja noszę przy sobie. Czy sobie i śpiew z tymi pieniędzmi śpiew. Mhm. No bo przecież to dobrze, że wziąłem, bo przecież wszystko zabrali szufladu. A dowód osobisty? Nie. Nie zabrali ci? Nie. Mhm. I to dobrze, że mam przy sobie, bo żebym miał tam w szufladzie, to by mnie wszystko zabrali w szufladzie. Powynosili wszystko. To i lekarstwa ci też powywalali wszystko? Wszystko. Leków nie mam teraz na co wziąć, bo nie mam tam jeszcze tyle leków. To wszystko leży na podłodze powywalane, w śmiecie w popiole. Tam już nie biorę. To znaczy zniszczyli ci te leki, tak? Zniszczyli. No te leczki leżą, wszystko powywalane. No dobra. Słuchaj, jeżeli, bo tutaj może byliśmy u burmistrza, mogło tu przyjechać, rozumiesz, z tego, z gminy, rozumiesz, czy policja, czy życzy sobie, żebyśmy przy tej rozmowie byli? Tak. Ja to powiedz im i powiedz, że... zobaczycie, co policja robi. Powiedz im, jakby tu przyjechali, a nas nie powiadomili, że nie będzie z nimi rozmawiał bez przedstawiciela stowarzyszenia. Dobrze. Ja powiedziałem, że przecież mówię, są sąsiedzi, niech przyjdą. Tak jak dałeś to oświadczenie. No. Tak. Są sąsiedzi, niech przyjdą. No to nie jeden. Ale w tej chwili to miało nie być, bo sama policja mi powiedziała, pan ma prawo wyjść z domu, a oni proszę bardzo, nie zamknęli. No to jesteś pozbawiony wolności, no oczywiście. To jest we więzieniu mają lepiej, bo mają spacer, wszystko, no, a ja no, nie oczywiście. Mogę wyjść. Na razie pan tam zobaczył w środku, czy jakie warunki się. Boże, naprawdę, że jeszcze ten. Żeby tam było można wyjść, to wyszedł. Od tamtej strony można. A weź Jurek, muszę no, ja idę tam. A to jest, to wyjdź.